Przejdę do omówienia przynajmniej krótkiego, dlaczego akurat chcemy utworzyć klasę o profilu lotnictwa sportowego. Chciałbym powiedzieć o naszych przedsięwzięciach, które podjęliśmy w ubiegłym roku decyzją Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, a sprowadzające się do utworzenia czterech szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, a mianowicie akademickie gimnazjum, liceum akademickie, technikum akademickie, przyrodniczo-techniczne i policjalną szkołę medyczną. Niejednokrotnie spotykamy się z dość dużym zainteresowaniem i pytaniami, no dlaczego w okresie, kiedy niż demograficzny jest dość widoczny również i na poziomie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych organizujemy szkoły. Otóż wynika to przede wszystkim z zapotrzebowania tego typu szkół w środowisku niemałym zresztą w Włocławkach, gdzie chcemy oprócz tego programu podstawowego przygotować młodzież do dalszej pracy zawodowej lub kształcenia na poziomie wyższym. Stąd też niezależnie od programu będziemy realizować takie ścieżki edukacyjne, które będą nie obowiązkowe, bardziej fakultatywne, ale sprowadzające się do podniesienia poziomu wiedzy u uczniów w taki sposób, żeby nie musieli korzystać z korepetycji, aby ustalać się na studia wyższe, na przykład na medycynę, prawo czy inne kierunki. Proszę Państwa, chciałem bardzo serdecznie podziękować władzom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, szczególnie magnificencji rektorowi, panu profesorowi Stanisławowi Kunikowskiemu, za podjęcie takowej inicjatywy. W moim przekonaniu jest to inicjatywa kapitalna, a i czas jest znakomity dla realizacji takiej inicjatywy. Rozpoczyna się w Aeroklubie Włocławskim nowa kadencja. Kadencja, która zapowiada się bardzo interesująco, bardzo bogata, duże imprezy rangi światowej, rangi europejskiej. Jesteśmy już przyzwyczajeni trochę do takich organizacji, ale powiem, że to są za każdym razem potężne dla nas wyzwania organizacyjne. Ale proszę Państwa, chcę powiedzieć, że powierzenie nam po raz wtóry Aeroklubowi Włocławskiemu organizacji tych samych mistrzostw świata modeli śmigłowców zdalnie sterowanych w przyszłym roku, a które były już u nas w 2007 roku, oznacza, że po tej pierwszej edycji były bardzo dobre opinie, bardzo duże zadowolenie ze strony zawodników uczestniczących w tych mistrzostwach świata. I dlatego FAI, Międzynarodowa Federacja Lotnicza, po raz wtóry nam to powierzyła. Nie mówiąc już o mistrzostwach Europy balonów na uczelne powietrze, gdzie mieliśmy ostrą konkurencję, a udało się dzięki naszej dobrze przygotowanej ofercie. Ja mówię to dlatego, proszę Państwa, bo jest to dowód, że dysponujemy, posiadamy w Aeroklubie Włocławskim odpowiedni potencjał. Odpowiedni potencjał przede wszystkim ludzki w postaci dobrze przygotowanej, wyszkolonej kadry. I oczywiście drugi czynnik, który jest nieodzowny, infrastruktura i sam sprzęt latający, które zarówno infrastrukturę, jak i sprzęt staramy się z każdym rokiem wzbogacić. Ale oczywiście dla aeroklubu najważniejszą sprawą, albowiem jesteśmy stowarzyszeniem sportowym, jest zawsze szkolenie młodych adeptów lotnictwa. Co roku zgłasza się do nas kilkunastu chętnych, zarażonych pasją latania, skakania, którzy by chcieli być przeszkoleni na szybowcach, na samolotach, czy też poczuć tą adrenalinę związaną z wykonywaniem skoków spadochronowych, czy też wreszcie polatać na balonach. I my tą
ten proces szkolenia realizujemy w mniejszym czy większym zakresie. Jest to efekt naszych działań promocyjnych właśnie w szkołach średnich na terenie Włocławka i nie tylko, bo oczywiście jesteśmy stowarzyszeniem otwartym dla całego tutaj regionu. I stąd ta inicjatywa tutaj jest kapitalnym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw naszej działalności statutowej. A z drugiej strony my się cieszymy również, że będziemy mogli, powiedzmy, tutaj dawać to, co mamy, czyli wiedzę, doświadczenie, możliwość na zapoznania się z tym, czym dysponujemy na miejscu, tym, którzy zechcą się szkolić. Proszę Państwa, bo oczywiście, jeżeli ktoś wybierze klasę lotnictwa sportowego, to na pewno już musiał gdzieś się zapoznać, mieć pierwsze jakieś kontakty. Najczęściej jest to modelarnia, jest to klejenie modelów, a później podziwianie samolotów, szybowców. I przypuszczam, że tak tutaj ci młodzi, którzy zgłoszą się, ludzie na pewno gdzieś poczuli już smak tego latania i będą chcieli specjalizować się. Przez pierwsze dwa lata nauki młodzież będzie miała zajęcia z tego przedmiotu, który nazwaliśmy teoria lotnictwa. Na niego składa się wiedza z różnych bloków programowych. To są przepisy lotnicze, procedury bezpieczeństwa, meteorologia, także wiedza, która wynika z możliwości ograniczeń człowieka. Także nie okłamujmy się, szybownictwo czy w ogóle latanie to nie są szachy, tutaj wchodzą bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa. Także przez dwa lata będziemy wyposażać wiedzę teoretyczną i wtedy, jeżeli już dzieci będą przygotowane, młodzież będzie przygotowana, wtedy zajęcia praktyczne już w aeroklubie włocławskim.